Witam, zagrajmy dalej w Fallout 2. Dalej jesteśmy w bazie militarnej Sierra. Czy tam składzie militarnym Sierra. Idziemy na poziom trzeci. Te drzwi też będą zablokowane oczywiście. Trzeba będzie je otworzyć. Spróbujemy do skutku oczywiście. Pewnie tym wytrychem to by się udało od razu, jakbym spróbował. Tym bardziej, że on chyba daje jakiegoś bonusa w ogóle tutaj do umiejętności otwierania, jak się go używa. Poza tym, że jest wymagany do otwarcia jednych drzwi w tej lokacji toksycznej jaskini, prawda? Dobrze, komputer. Mała kamera obraca się w twoją stronę. System bezpieczeństwa Skynet przejmuje terminal systemu bezpieczeństwa poziom trzeci. Pobieram dane osobowe. Kapral Dixon, brak zgodności. Kim jesteś? Co to? Kim ty ulicha jesteś? Jestem Skynet, projekt sztucznej inteligencji numer 59234. Główne zadanie to badania i rozwój. Poboczne zadanie to ochrona składu wojskowego Sierra przed wrogimi bytami. Proszę wprowadzić tożsamość. Jestem Little Pip. Brak danych o takiej osobie w aktach osobowych. Trwa skonowanie. Dobrze, to się nie skacze, oczywiście. Przejdź do sterowni w celu dalszej analizy. Koniec transmisji. Nie mogę wyłączyć. Jestem Kapral Dixon. Zdjęcie nie zgadza się z tym, które zamieszczono w aktach Kaprala Dixona. Wniosek: obiekt kłamie, wniosek: wróg, wniosek: unieczynnić. Koniec transmisji. Dobrze. Już wiem, co się dzieje. Jeszcze raz. Jestem Little Pip. Wejdź. Czyli nie wyłączę pól siłowych z tego punktu. Pistolet laserowy. Słaby. Słaby niestety, ale możemy zobaczyć, czy animacja nie jest popsuta. Nie, on wygląda... On nie wygląda w sumie tak samo jak ten pistolet 10 mm, no ale... Popsuta animacja nie jest, także tyle dobrze, nie? Amunicja. Kałasz. Tutaj będzie drugi kałasz, хорошо. Tutaj będzie jeszcze jeden kałasz. Dobrze. Coś jeszcze? Żeby nic zapominać w tym pomieszczeniu? Nie. No i teraz jest zagwozdka, no bo to znaczy teoretycznie mogę przez to pole siłowe, ale to będzie bolało. Znaczy uda mi się je zlikwidować w jakiś sposób. A wiem, jak można je zlikwidować. Dynamitem. Kto ma dynamit teraz? Pewnie Vic. To dwa dynamity mi się przydadzą. W takim wypadku. Tutaj podłożymy jeden. Mam nadzieję, że to nie uaktywni robotów. 10 sekund. Wszyscy macie teraz stąd odejść, jeżeli chcecie skończyć marnie. To nic nie dało. To źle, a wręcz niedobrze. Dobrze, ponieważ to się nie udało, to może spróbujemy przejść po prostu na poziom czwarty, zobaczyć, co tam jest. Może z tego poziomu się uda cokolwiek zrobić. Raczej nie wierzę, żeby konieczne było po prostu zabijanie tych robotów tutaj wszystkich. Dobra, zużyjmy wytrycha. Bardzo szybko poszło. Szybsza animacja w ogóle jest, nie? Może z tego poziomu będzie się dało w ogóle wyłączyć te systemy, chociaż wątpię w to, szczerze mówiąc. Dobrze. Sulik idzie się porazić prądem.
Jaki to jest mądry człowiek, ten Sudik. I strasznie mocno go to boli w ogóle, jak on się razi. Policyjny kij nie jest mi potrzebny. Dobra, komputer. System bezpieczeństwa Skynet, dostęp zabroniony. Jakbym nauki użył na komputerze. Aż to jest kurde dziwne, nie? No bo teoretycznie powinno dać się to zrobić, a się nie da jednak. Nie da się dezaktywować tego. Dobra, możemy zrobić taką akcję. Że po prostu ja ich tutaj zostawię. Żeby nie przychodzili mi te pola siłowe i się nie razili, nie? Poczekaj. Poczekaj. I ty też poczekaj. Teraz przejdziemy z powrotem na poziom trzeci. Tak? Już mogłem z głównej windy skorzystać, dzięki temu bym uniknął jednego porażenia. Tym bardziej, że tu jest jeszcze jedna winda. Która pewnie prowadzi pomiędzy poziomem pierwszym a drugim. Po prostu. I tutaj raczej oko nie zadziała tego kaprala Dixona. What the hell? Dobrze, zadziałało jednak. To w takim razie tutaj nie zadziała. Dokładnie. Dobra, to boli oczywiście, ale mam steampaki, nie? Także wszystko w porządku. Ban. Kolejny holodysk. Opis misji. Zobaczmy. Deklaracja przeznaczenia, tak? Skład wojskowy Sierra, deklaracja przeznaczenia od lat 42 do 91. Przechowywanie, konserwacja sprzętu wojskowego i wyposażenia obronnego. W przypadku inwazji zapewnienie dostaw zaopatrzenia do sąsiadujących baz i instalacji wojskowych. W późniejszych latach neutralizacja nadwyżek amunicji określona jako przestarzała lub niezdatna do celów wojskowych. Operacja nadzoruje Dowództwo Oddziałów Przemysłowych IOC we współpracy z Agencją Ochrony Środowiska EPA w celu zapewnienia bezpiecznych metod neutralizacji i pozbywania się materiałów pochodzenia wojskowego. Później utajnione. Wymagane pozwolenie wstępu stopnia 5, baza po unowocześnieniu i wyposażeniu w zaawansowane technologie urządzenia. Służyć będzie jako tajny środek badawczy zajmujący się rozwojem i testowaniem broni cybernetycznej, biologicznej i konwencjonalnej. Z powodu niedoboru wykwalifikowanego personelu skład wojskowy Sierra będzie przerobiony na automatyczną instalację obronną. Dotychczasowy personel zostanie rozlokowany w sąsiednich bazach lub wysłany na linię frontu. Ojej. To chyba czas wojny po prostu już. To wtedy. I to w koszulę śmieci, taki dysk leżał, tak? No, tutaj leżą książki. Poczytajmy sobie. Jedna książka. Druga książka. Z tego się jeszcze coś nauczę w ogóle? Tak. Fajnie. Niedużo, ale zawsze. Mam mentaty przy sobie? Pytanie teraz brzmi. Nie mam? Mam. Dobrze. Przydadzą się. Przydadzą się mentaty. Tu już nic nie ma? Nie. No dobra. Widzisz uniesioną płytę? Widzisz uniesioną płytę? Kolejną? Problem w tym, że ona widzi, a ja nie. Co tu jest? Tu jest szafka w ścianie. Moja postać odniosła obrażenia z jakiegoś dziwnego powodu. Być może ta podłoga stoi pod napięciem. A być może jednak wdepnąłem w płytę, nie wiedząc nawet. Jest kolejne oczko. To jest oczko generała Cliftona. Też oczko stracił? Clifton?
Może się dowiemy, tutaj jest kolejnej taśmy. To jest Galaxy News Network. O, ciekawe. Galaxy News Radio, to nie było w trójce czasem? Kopia transmisji TV. Wiadomość dnia w GNN dzięki mistrzowskiemu posunięciu Stany Zjednoczone weszły w posiadanie ostatniej światowej rezerwy ropy naftowej. Do niedawna wydawało się, że złoże jest nieosiągalne dla wydobycia ze względu na jego położenie tysiące stóp pod dnem Pacyfiku wraz z wyczerpywaniem się światowych zasobów ropy. Rozpoczął się wyścig o to, kto pierwszy opracuje metodę wydobycia surowca spod dna oceanu. Tutaj w GNN mamy zaszczyt ogłosić, że Stany Zjednoczone wyścig wygrały i tym samym stały się właścicielem ostatniego złoża ropy naftowej na świecie. Oby tak dalej. Podczas gdy wieści o sukcesie odbijają się po świecie szerokim echem, rząd chiński zgłasza swój stanowczy sprzeciw. Prezydent Xi ujawnił, że chiński projekt platformy wiertniczej gotów był na wiele miesięcy przed amerykańskim, jednak przedsięwzięcie nękane było szeregiem nieszczęśliwych wypadków, które znacznie opóźniły jego finalizację. Prezydent Xi stwierdził, iż rząd jego kraju jest w posiadaniu dowodu na udział Stanów Zjednoczonych w aktach sabotażu mających miejsce na platformie wiertniczej. Chiński przywódca złożył także formalne żądanie utworzenia międzynarodowej komisji, która przeprowadziłaby śledztwo w tej sprawie. Pozostałe wiadomości przez kraj przetacza się fala zamieszek wywołanych ostatnimi podwyżkami cen paliw, które osiągnęły niespotykany dotąd poziom. Pogoda, zimowa aura nas nie rozprasza temperatury. Wzdłuż wybrzeża będą utrzymywać się w okolicach 37 stopni Celsjusza. Do 43. Temperatura minimalna 32 stopnie. Nie zapomnijcie ciepło się ubrać. Galaxy News Network kopie wiadomości z rok później, tak? Rozmowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a innymi mocarstwami zostały zerwane, gdy prezydent zrezygnował z dalszych negocjacji na temat wykorzystania ostatniego złoża ropy naftowej. Po gorącej debacie prezydent opuścił nagle zebranie i ogłosił, że ostatnia znana rezerwa ropy naftowej eksploatowana będzie wyłącznie przez USA, bez możliwości sprzedaży paliw do innych krajów, mimo groźby nałożenia przez ONZ sankcji gospodarczych na Stany Zjednoczone. Produkcja przemysłowa całego świata zostaje wstrzymana wraz z wyczerpaniem ostatnich rezerw ropy naftowej. Pozbawieni paliwa nie są jednak pozostawieni sami sobie, jako że eksport produktów przemysłowych wzrósł. Eksport, tak? Wzrósł w USA dwudziestokrotnie, mimo sankcji ONZ. Gospodarka Stanów Zjednoczonych przeżywa najwyższy rozkwit od czasów Reagana. Kolejny rok później. Dziś zapisana została kolejna karta historii. Kanada, za poparciem w ogółu swych obywateli, stała się częścią Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Prezydent powiedział, Kanada jest krajem pochodzenia jednych z najlepszych hokeistów na świecie i będzie mile widziany jako członek USA. Jak podają źródła, w zamian Kanada otrzyma 10% udziału w światowych rezerwach ropy naftowej, kontrolowanych wyłącznie przez rząd USA. Jak również, jeszcze więcej tego jest, 4 strony, 50% obniżkę stawek podatkowych, jako że podlegać będzie od tej pory amerykańskiemu prawu podatkowemu. Ze sportu, święci z Little Rock i odrzutowcy z Anaheim starali się dzisiaj w finale Super Bowl 50-62 chyba? Walka była wyrównana, ale Jay Montana IV w ostatnich sekundach spotkania wykonał zagrywkę dnia, biegnąc piłką od linii 5 yardów aż do końca boiska, gdzie wykonał efektownie przyłożenie dające zwycięstwo odrzutowcom z Anaheim. Końcowy wynik 95-90. Dzień później, tak? Chyba to jest? Wykazując niespotykaną jednomyślność, Kongres i Izba Reprezentantów przegłosowały rozpoczęcie procedury impeachmentu wobec prezydenta, który oskarżony został o przechodzenie ulicy w niedozwolonym miejscu. Obie izby uznały, że prezydent nie może stać ponad prawem. Zaprzeczono również, jakoby istniał związek między tą sprawą a niedawną aneksją Kanady. Rok później. W dniu dzisiejszym prezydent wydał rozkaz przegrupowania floty Pacyfiku w rejon dalekomorskiej platformy wiertniczej Poseidon, znajdującej się gdzieś na Oceanie Spokojnym. Powodem tego przedposunięcia mają być ćwiczenia wojskowe chińskiej floty, które odbywają się niebezpiecznie blisko naszych rezerw strategicznych ropy naftowej. Rząd chiński zaprzeczył, jakoby miał wobec USA wrogie zamiary. Wyniki ostatnich sondaży wskazują, że 54% widzów GNN uważa, że posunięcie prezydenta posłużyć miało jako zasłona dymna, mając odwrócić uwagę opinii publicznej od jego pozamałżeńskich stosunków z pracowniczkami z sztabu wyborczego. Nasza sonda wykazała również, że 70% respondentów nie interesuje się romansami głowy państwa i wyraża zadowolenie ze sposobu, w jaki prezydent rządzi krajem. Całe 60% stwierdziło, że prezydent powinien romansować dalej, jeśli tego potrzebuje do dalszego sprawnego kierowania państwem. Galaxy News Network. Kopia wiadomości pod koniec tego samego roku, tak?
Nie, rok później znowu. Wojna. USA znalazły się w stanie wojny po tym, jak armia chińska wkroczyła na Alaskę. Protesty na arenie międzynarodowej nie przyniosły rezultatu, zaś Rada Bezpieczeństwa ONZ postanowiła zignorować ten jawny akt agresji. Prezydent Stanów Zjednoczonych wzywa cię, byś pomógł bronić naszego kraju przed tymi, którzy pragną jego krzywdy. I bezwłocznie coś... Nie wiem, co tu jest napisane. Udaj się do miejscowego biura werbunkowego i wstąp do sił zbrojnych. Wujek Sam potrzebuje cię do sprawiedliwości, wolności i jabłocznika mamusi. 12 dni później, tak? Dzięki walecznej postawie naszych żołnierzy z sił zbrojnych i nowym wspomaganym pancerzom bojowym, Armia Stanów Zjednoczonych odparła atak chińskich najeźdźców. Nękane brakami paliwa wojska wroga zapchnięty został aż do bram swojej stolicy Pekinu. No, a później spadła bomba, tak? Co jest w biurku? W koszyku? Nie, w koszyku nie ma nic. Dobra, 15 minut, tak? Sobie zrobiłem przerwę. Tutaj jest super komputer taki. Tutaj jest, jak widać, pusty robot. Tutaj coś się wyleży. Żel biomedyczny, już mam jeden, nie? Gdzie on jest? Tutaj. No, no dobra, to ten, to w następnym filmie dalsza część bazy. Tutaj.